Pilna wiadomość prokuratury w sprawie sekcji zwłok 14-latka, który stracił życie w Białym Dunajcu. Nowe informacje w sprawie zabójstwa w Białym Dunajcu. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu poinformowała o sekcji zwłok 14-letniego chłopca, który stracił życie w miejscowym pensjonacie. Wiadomo również, kiedy zostanie przesłuchany zatrzymany w sprawie 45-latek, który według ustaleń mediów jest jego ojcem. Zabójstwo w Białym Dunajcu. 14-latek miał paść ofiarą brutalnego morderstwa w Białym Dunajcu. W środę służby potwierdziły odnalezienie zwłok chłopca w jednym z pensjonatów oraz zatrzymanie 45-latka, który według informacji przekazywanej przez media był jego ojcem. Jak podaje Onet, mężczyzna po dokonaniu zbrodni miał przenieść się z dwojgiem pozostałych dzieci do innego pokoju, bez wiedzy personelu obiektu. Media: 45-latek zamordował swojego syna. Dzisiaj około godziny 7:30 tatrzańscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zgonie 14-latka w jednym z pensjonatów na terenie gminy Biały Dunajec. W związku z tym zdarzeniem policjanci zatrzymali 45-letniego mężczyznę, przekazali w środę zakopiańscy policjanci. Według relacji gości obiektu i reportera Onetu, 45-latek miał zachowywać się irracjonalnie przed i po zatrzymaniu. Zwłoki chłopca miały zostać odkryte przez gospodynię pensjonatu, która była zaniepokojona faktem, że ten nie zjawił się na śniadaniu. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przekazała nowe informacje w sprawie. Sekcja zwłok 14-latka, który stracił życie w Białym Dunajcu. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego zdarzenia w Białym Dunajcu. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu PROK. Justyna Rataj-Mykietyn przekazała nam, że na czwartek, 22 sierpnia, zaplanowano przesłuchanie zatrzymanego w sprawie 45-latka. Wiadomo także, kiedy powinna odbyć się sekcja zwłok 14-letniego chłopca. Prokuratura będzie starała się ustalić termin na jutro, redaktor piątek 23 sierpnia, natomiast tutaj zależy to od możliwości Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie. Na pewno sekcja odbędzie się w najbliższych dniach, dodała PROK. Rataj-Mykietyn.